Rozwiąż zadanie, układając i rozwiązując układ równań z trzema niewiadomymi. A nasze zadanie to: drugi z kątów trójkąta jest o 50 stopni mniejszy, niż czterokrotność kąta pierwszego. Trzeci kąt jest o 40 stopni mniejszy niż kąt pierwszy. Jakie kąty ma ten trójkąt? Więc narysujmy sobie może typowy trójkąt. Typowy trójkąt i nazwijmy jego kąty. Może to niech będzie kąt pierwszy, który się nazywa A. Kąt drugi niech się nazywa B. I kąt trzeci będzie się nazywał C. I teraz napiszmy związki między tymi kątami, które wynikają z treści zadania. Czyli tak, drugi z kątów trójkąta, czyli B, jest o 50 stopni mniejszy niż czterokrotność kąta pierwszego, czyli 4 razy kąt pierwszy minus 50. Czyli drugi z kątów B równa się 4 razy kąt pierwszy minus 50. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że trzeci kąt nazywa się u nas C, jest o 40 stopni mniejszy niż kąt pierwszy, czyli C równa się A minus 40. No i ostatnią wiadomością, jaką mamy, jest to, że to są kąty trójkąta. Wobec tego suma kąta pierwszego, drugiego i trzeciego daje nam 180 stopni. Zatem otrzymaliśmy układ trzech równań z trzema niewiadomymi. No, jaką metodą najwygodniej rozwiązywać ten układ równań? Przypatrzmy się mu. Pierwsze równanie mówi nam, jak B zależy od A. Drugie równanie mówi nam, jak C zależy od A. Wobec tego naturalną metodą będzie metoda podstawiania. Użyjemy równania pierwszego i drugiego, aby wstawić w miejsce B i C te zależności pomiędzy B i C oraz A, i w ten sposób równanie trzecie otrzymamy, w tym równaniu trzecim otrzymamy wyłącznie niewiadomą A. Czyli napiszmy jeszcze raz równanie trzecie. A plus B plus C równa się A. I teraz w miejsce B wstawiamy z pierwszego równania to. Czyli tutaj zamiast B wstawiamy 4A minus 50, a w miejsce C wstawiamy to, co nam mówi równanie numer 2. Czyli w miejsce C wstawiamy A minus 40. No i to trzecie równanie mówiło, że to jest suma kątów w trójkącie, czyli 180. No dobrze, czyli mamy takie równanie. A plus 4A minus 50 plus A minus 40 równa się 180. A plus 4A plus A, czyli razem tu mamy 6A. 50 plus 40 to jest 90, czyli minus 90 równa się 180. Teraz do obu stron dodajemy 90, żeby się pozbyć tych 90 z lewej strony równania. I wtedy po lewej stronie zostaje nam 6a, a po prawej 180 plus 90. Może nie dodawajmy tego, zobaczymy za chwilę dlaczego. Co? I teraz, żeby się pozbyć, trzeba podzielić przez 6, czyli może zapiszmy, pomnóżmy obie strony równania przez 1/6. Wtedy
1 szósta razy 6 to jest 1, czyli po lewej stronie zostanie nam a po prawej może wygodnie jest tutaj użyć prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania, czyli to jest 180 szóstych plus 90 szóstych. 180 przez 6 to jest 30, 90 przez 6 to jest 15, czyli to jest 45. Zatem pierwszy z kątów trójkąta ma 45 stopni, czyli A jest równe 45. No i teraz skoro mamy już A, to B, z tego równania wyliczymy sobie B, 4 razy 45 minus 50, to jest 4 razy 40 to jest 160 i 4 razy 5 to jest 20, więc razem jest 180 minus 50, czyli B jest równe 130. I jeszcze C. C liczymy z tego równania. C równa się A, czyli 45 minus 40, czyli C jest równy 5 stopy. Może jeszcze sprawdźmy, że równanie trzecie jest spełnione. Może zróbmy to tutaj. A plus B plus C równa się A, czyli 100, nie, przepraszam, A, czyli 45 plus B, czyli 130 i plus C, czyli 5. To razem jest... Razem to jest 175 plus 5, czyli 180. Zatem równanie się zgadza. I nasz trójkąt ma kąty 45 stopni, 130 stopni i 5 stopni.